Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy w Overwatch. Tak jest, dobrze widzicie, beta Overwatcha wróciła. I ja w sumie wam pokażę, co ja wam pokażę. Wpierw wam pokażę krótką grę, szybką grę. Dodali nowy tryb rozgrywki. Nie wiem, czy nam się uda zagrać w tym trybie, czy nie. Ale pokażę wam to, co się dzieje po tej rozgrywce, czyli ekran podsumowań, który troszeczkę zmienił jakby swój wygląd. Przybycie do wieży. Witajcie w wieży Li Zhang. To jest nowa mapa, słuchajcie, gdzie będziemy atakować. Tak naprawdę ta mapa polega na tym, że mamy 3 rundy. W każdej rundzie trzeba obronić pewien punkt, aż się naładuje na 100%. I to jest nowa mapa, nowy tryb rozgrywki w Overwatchu. Ja zagram sobie farm, mam taką ochotę. Mam nadzieję, że tą grę uda nam się rozegrać w miarę szczęśliwie. Czekamy, aż się zbierze drużyna. Ktoś wsparciem by zagrał, ktoś by obrońcem zagrał i będzie cudownie. Ja gram farą, bo pamiętam, że już grałem farą. Ona ma tą fajną salwę, skok odrzutowy na lewym shifcie i strzał, który odrzuca przeciwników na E. I to mi wystarczy. A na spacji potrafi zawisnąć. Będę bronić niewinnych. Prawda, w ten sposób. Idziemy sobie do góry. I atakujemy wpierw tamten punkt, z tego wniosek. To jest w ogóle nowa mapa, próbuję tu jakieś podejrzeć. O, to jest ta wieża Li Zhang. I za chwilę zaczynamy mecz w takim razie. 5, 4, 3, 2. Czy ja jestem w stanie wskoczyć na ten budynek tam? To jest dobre pytanie. Jakbym to skoordynował lepiej, to byłbym w stanie, no ale okej. Moja super zdolność jeszcze się ładuje. Gdzie oni tam są w ogóle? Ja trochę powinienem bardziej wejść w ten. Tak, trochę mi to się nie udało, trochę się pogubiłem w tym. Ale byłem przy zajmowaniu. Hanzo stoi na... Okej. Stealth się go się nazywa, fajnie. jesteśmy... Mamy 4% już, super. Czy ja jestem w stanie tu przejść na przykład? Myślałem, że go zabiłem. No trudno. Dobra, trzeba by trochę przyćwiczyć celność. Ja tam strzelałem do środka, myślałem, że ten już zginął, ale nie było faktycznie napisu eliminujesz kogoś. No i teraz przeciwnicy zdobywają ten cel. Zobaczymy, jak sobie skutecznie poradzą z tym. No póki co doładowali więcej niż my. No, idzie opona. ciekawy aspekt. Dobra, póki co zdobyliśmy punkt kontrolny, więc tyle dobrego. A nie, to przeciwnicy, no tak. Chyba trochę źle wszedłem. Wieżyczkę wyeliminowałem, ale oni tam są obstawieni z tą wieżyczką na fest, niestety. Ojej, tu zostałem przez symetrę jeszcze dosyć mocno otoczony. Musimy sobie jakoś poradzić, no. Oni chyba wygrają tą rundę. Nie wiem, czy... znowu nie trafiłem. Nie trafiłem w złym momencie. Trafia mnie trochę lepiej, no. Weźmy się do roboty. Ja specjalnie nie modyfikuję postaci, bo chcę grać jedną postacią przez tą grę, chociaż tu akurat się powinno modyfikować. Oni, mam wrażenie, że zdobędą to. 10% zostało im. No nie, nie zdążyłem Q odpalić. Szkoda. No on tam niestety wszedł. Dogrywka. Nie udało się zająć celu. No trudno. Będzie teraz druga runda.
I mam nadzieję, że moja super zdolność nie od zera. Szkoda, stracony czas. W innym miejscu jest teraz ten atak. Nadal jest ta wieża Li Jiang. Także tu znowu możemy sobie podejrzeć. Tak moje statystyki wyglądają, co? Że mało celności. Gdyby trzeba było zmienić. Czy twój akcelerator czasowy nie wymaga wyregulowania? Moja super zdolność jeszcze się ładuje. 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Trzeba uważać, że tam można spaść. Przypadek. Zabezpieczam cel. Wszyscy do mnie. Aj, no. Nie udało się. Mamy cel zabezpieczony, tylko pytanie na jak długo. Ten tu sobie nieźle z tymi granatami radzi. Tak strzela trochę na oślep oczywiście, ale to taki urok tej gry, że tu chodzi troszeczkę o to, żeby strzelać na oślep. I to w miarę wychodzi. Ładujemy na szczęście cel, dosyć go tam bronią. Moi, niech go bronią. O nie, o nie, o nie. Dobra, ładuję się dalej. Aż, no i czerwoni przejęli, no. 25% tylko naładowaliśmy. Ja trochę za często ginę, no. Moja celność w ogóle spadła. A ten mnie tu po prostu skillshotował. Oni mają gdzieś teleporter. Dobrze wiedzieć. Odsuńcie się. Opuścić teren. Zawsze dopadam swoją ofiarę. Ała! To zabolało. No i oni cały czas są niestety we władaniu tego punktu. Jest dosyć kluczowe. Bo my go nie możemy przejąć. A ja jeszcze nie odpaliłem ani razu kół. Kiu, 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 kiu. Dalej, trzeba ich tam stamtąd wygonić. Dobra. No niestety. A u nich się to cały czas ładuje, no niestety. Ale odpaliłem ulta, chociaż tyle dobrego. Trzeba, prawda, na pozytywne aspekty patrzeć. Mam wrażenie, że to przegramy. Ale to nie będzie nowość jakaś specjalna. No nie trafiam, no. Ewidentnie nie trafiam. Teraz zwiększyłem do 17%, ale... nie wystarcza. Nie basem walną. No i znowu oni mają 99%, mamy w połowie wzięty ten, ale mam wrażenie, że wszyscy stamtąd zginą, to będzie koniec. O, dobrze, dobrze, przydałem się leczenie. No, no, no. No niestety przyszedł od tyłu gościu. Czy oni zdążą to utrzymać przy kontroli? Wskoczył idealnie. Drużyna mnie potrzebuje. Nie zgińcie tylko, nie, wszyscy poginęli. No nie, nie zdołam tego przejąć. Jeszcze dogrywka, no proszę.
No, niestety porażka. Ale to nie szkodzi, nie ma tego złego, sobie na dobre nie wyszło, bo mam nadzieję, że zdobędziemy kolejny poziom. Jak dobrze pójdzie, zaraz się to okaże. Uwaga, uwaga, uwaga. Najlepsze zagranie meczu. No, ten sobie tu nieźle z tymi bombami radził, z tą oponką. Uwaga, leci! O, to z poprzedniej rundy. No dobra, nie znajduje się niestety nigdzie tutaj. A zaraz zobaczymy, ile dostaniemy neutralne oceny. Jakoś nikt, no może Hanzo teraz za te skillshoty. Mnie interesuje kolejny ekran. Zobaczcie za chwilę, jak wygląda kolejny ekran. A wygląda on tak, że... Jest! Bingo! Dobra, dobiliśmy poziom. Więc zdobywamy poziom trzeci i co poziom dostaje się również skrzyneczkę z łupami. Ja teraz opuszczę grę. Słuchajcie. I pokażę wam łupy! To jest coś takiego, taka mała skrzyneczka i tak jak w Hearthstone można ją otworzyć oczywiście. I wypadają z niej różne rzeczy. Oczywiście kolor tych rzeczy pokazuje jej rzadkość. I ja teraz zdobyłem skórkę dla symetry. Malachitowa skórka. Okej. Okay. Zdobyłem graffiti. Można rysować graffiti w grze. Chyba na T. A w sumie nie zrobiłem tego. Łowca statku matki. What? Czemu to jest rzepa jakaś? O co tu chodzi? Parówka chodząca z uśmiechem. Nie. No dobra. Kwestie wieprza. Można używać tych. I dla łaski też. I teraz na przykład moja łaska będzie używała tej kwestii w trakcie gry. Na tym to polega. No i oczywiście to, co jeszcze dodali, tak naprawdę, co jest dosyć fajne i istotne, to kariera. Jest to kariera globalna. Zbywa się poziom globalny w całej grze. Jak widzicie, ja rozegrałem 3 gry, przy czym ta jedna gra to było tak, że dołączyłem do gry, która się nagle od razu zakończyła porażką, więc de facto zagrałem 2 gry. Zresztą to widać po czasie. Jak sumujecie sobie te dwie wartości czasowe, to się okaże, że grałem dokładnie tyle czasu. To są moje statystyki, tu jest oczywiście pasek poziomu, liczba gier 3, dopiero się jakby ta beta pojawiła ponownie, ja dopiero zacząłem grać. Dzisiaj dosłownie, zaraz po zjedzeniu zupy, która mi bardzo dodała energii. Fajnie to wygląda, no bo przynajmniej jest jakiś cel w tej grze teraz, nie? Tu można sobie to na poszczególnych bohaterów podzielić i oczywiście do zdobycia są bohaterowie. Portrety graczy. Które oczywiście można sobie ustawić. Zdobywa się je z tych skrzynek właśnie. A tu jak sobie wejdę w bohaterów, no to widzicie, że jak wejdę sobie na przykład... A! To są jeszcze unlocki dla tych bohaterów, czyli już mam 2 unlocki dla symetrii na przykład. Mam... Brakuje ci wyobraźni. Uformuję nowy, lepszy świat. Mogę na przykład użyć takiego tekstu. What? Nie wiesz we wszystko. Dodatkowo jeszcze jest ta waluta, którą tutaj widać. Jak dostaniecie przedmiot, który już posiadacie, to zamiast tego dostaniecie właśnie tą walutę i potem za tą walutę możecie kupić też albo skórki, albo kwestie, albo emotki, albo te graffiti różnego rodzaju. No to jest po prostu coś pięknego. Łowca statku matki. Mania. Mana u cygana, bana u cygana. Fajnie to wygląda, mi się to podoba. Grałem z Ariatą i dostałem graffiti w kształcie jego ulta. Czemużby nie? Czemużby nie? Muszę kliknąć jeszcze użyj. No dobra, słuchajcie, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Zostawcie dużo łapek w górę. Wprawdzie przegrano, ale bardziej mi zależało na tym, żeby wam pokazać, co nowego się w Overwatchu pojawiło po tych 2 miesiącach przerwy mniej więcej. Także mam nadzieję, że wam się to podobało. Zostawcie dużo łapek w górę, jeśli chcecie więcej Overwatcha. Ja się postaram, żeby on był chociaż raz w tygodniu. I oczywiście zostawiajcie komentarze, co sądzicie na temat samej gry. Czy kupicie? To jest zasadnicze pytanie. Wiadomo, teraz jeszcze jest beta, więc jeszcze nie można jakby się dostać do tej rozgrywki w żaden sposób płatny, a nawet i bezpłatny. Tak naprawdę zależy to od szczęścia, czy zostaniecie wylosowani, czy nie, do beta testów. No ale ja mam ten dostęp, dlatego wam pokazuję ten content. A czy kupicie, to jest inne pytanie, bo to po prostu jak będzie premiera gry, to każdy będzie mógł kupić tą grę. No i pytanie, czy ją kupicie. To jest troszeczkę jak Counter-Strike, podobny model chyba będzie. I te skrzynki, które tu widzieliście, które ja tu otworzyłem, będzie można kupić prawdopodobnie za prawdziwe pieniążki, bo jak sobie zobaczycie tutaj w te łupy, to tu jest taka ikonka sklep już. Także oni przygotowują się na to. Zobaczymy, jak im się to bardzo sprawdzi. No i wieprzu oczywiście nas tutaj bardzo sympatycznie żegna. W takim razie tyle z mojej strony, do usłyszenia następnym razem. Cześć!